Cześć i witam w kolejnym odcinku z Holberona. W dzisiejszym odcinku będę tutaj sobie tworzył pole, a się tworzy pole, no będę robił orkę tego pola. I zacznę też wapnować, ale nie te pole, tylko inne. GPSS jest dobre. No i tutaj dołączam sobie pole numer 28 do 26, do 26 i do 29, o. Oczywiście kredytu 3 miliony, dalej, żeby nie było. Listy spłacałem. Przewidziałem dzień, bo był wczoraj sierpień. W poprzednim odcinku był sierpień, bo były żniwa. A w dzisiejszym już jest wrzesień. No i dzisiaj walczymy z wapnem też. Coś takiego sobie zrobię. O, i dalej już nie było, dalej są drzewka. A, tak to ja będę 3 dni obracał, co trzeba zrobić tam. Oczywiście na GPS-ku, no bo wiadomo dlaczego. Bo pole trzeba równo mieć. Ale to ja zawsze gram na GPS-ie, no bo bez GPS-a nie da się grać. Kiedyś się dało grać, ale teraz się już nie da na bez GPS-a grać, więc. I bardzo szanuję to w 22, że mapa się odświeża po prostu. Kształty pola. No ale to już każdy wie. No to jest od premiery, ale tylko tak sobie napomniałem do tego, bo. Bo dzisiaj w 19 robiłem pole. Dzisiaj w 19 tworzyłem pole i tam tylko oryginalny kształt pola jest. Tak jak jest przez mapy, przez twórcę zrobione i koniec. Nic więcej nie ma. No i dobra, w sumie może być taki jeden żądek. Bo i tak kiedyś będę, jak będę miał luźne pieniądze jakieś, to poprawię. Wytnę te drzewa i tutaj ładnie wyrównam teren, tak jakoś fajniej zrobię tą granicę pola, a na razie jest tak na szybko zrobiona. A na początku walczę sobie z orką, no bo czemu by nie, no bo nie mam innej roboty. Czy no mam 4 pola do wapnowania, ale to sobie wapno zrobię kiedy indziej. Po odcinku sobie zrobię. Czy wiadomo, że ja tego nie skończę na odcinku wapnować, no to nie ma szans, ale. Ale jak będę miał jakieś luźne tam 5 minut, to sobie to zwapnuje. No i tak to wygląda. Oczywiście dzisiaj jest 27 maja, jak widać, sobota. Odcinek na środę. A nagrywam tyle odcinków na ten cały tydzień znowu, ponieważ muszę, no. Czekaj, bo ja mam sobotę i niedzielę nagraną. Poniedziałek, wtorek jest ogarnięty. To jest na środę, czyli jeszcze tylko odcinek na czwartek mi zostanie. I tylko odcinek na czwartek mi zostanie fleta nagrać dzisiaj. A jak nie dzisiaj, to już po prostu jutro, ale wolałbym dzisiaj nagrać. I na pewno nagram dzisiaj. I wtedy cały tydzień będę zaliczony i jak będę miał czas, może coś jeszcze na kolejny tydzień nagram. Jakiś odcinek. Nie wiem jeszcze jaki, ale. Ale może coś nagram na kolejny tydzień. Przecież 15:15 już. A ja gram tylko do 18 dzisiaj. Więc mało czasu zostało. Zostało niecałe 3 godziny. No bo po 18 leci ciężarówką przez Indonezję. Na kanale Metro. Oczywiście już leciało w sobotę, żeby nie było. Ja jedę do babci. Dobra. Coś jeszcze? Ja nie. Kiedy? Dobra. Żebym się dowiedział. No, ciężarówką przez Indonezję, ja to lubię oglądać, ale zostały tam chyba ostatnie 2 odcinki chyba. Czekaj, bo był pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Teraz był chyba 5 i 6. Ty. Chyba. A dzisiaj będzie chyba. Nie wiem. Dobra, nie chcę mi się. Nie chcę się sprawdzać. Bo to jest mało istotne. Niepotrzebne. Wam do szczęścia. Który odcinek leci, ale. No ja po prostu lubię ciężarówką przez oglądać i tyle. Dawida Andresa lubię, o. A jutro niedziela 28 maja. Jutro 11 zaczyna się ciężarówką przez Wietnam, jakby coś. Więc będę oglądał na pewno. No i co tydzień w niedzielę będę o 11 oglądał ciężarówką przez Wietnam i tyle. No i
oczywiście dlatego nagrywam sobie na zapas odcinki, ponieważ ten tydzień ma być przyszły. Ten tydzień to jest teraz, o, może tak, bo to jest na środę. Będę grał z... Jeśli się plany nie zmienią, to będę grał z Beretem na woli. Na woli. Brudnowski. Teraz 550 ja strzał. Będę grał po prostu na woli Brudnowskiej i tyle. I wtedy wiadomo, że jak będę grał, no to, to będziemy grać pewnie od 18-19 przykładowo. No a ja będę w domu o 16.30, no bo robimy daleko od domu. Więc będę 16.30 w domu, więc zanim ja się ogarnę, to będzie 17.30, może powiedzieć. Więc będę miał pół godziny tylko, żeby nagrać. W sumie nawet nie będę mógł nagrać, tylko będę musiał sobie przygotowywać, więc... Tego nagrywam sobie na zapas. Jak będę miał wolny czas, to może dzisiaj jeszcze Lengrada sobie nagram na poniedziałek. O, jakbym miał Lengrada dzisiaj ogarniętego na poniedziałek, to zarobi się by było, nie? Na wtorek raz się z Brunami się już nie uda nagrać, bo za dużo odcinków by było na dziś. Ale może jutro, bo nie wiem jak to wypadnie z Krukiem. Bo Kruk miał być w sobotę dzisiaj. Czy dzisiaj mieliśmy grać z Krukiem. Ale Kruk powiedział, że dzisiaj nie gra i będzie jutro grał do 15. A jutro wiadomo, że niedziela, to... Rano na kompie z Krukiem coś nagrać. O, potem... Ten pewnie gdzieś pojadę sobie na obiadek. I zanim wrócę, to będzie 18. No może nawet i 19, ale to jest godzina akurat mało ważna, której wrócę. No to będę miał te, powiedzmy, że jakby była 19, no to bym miał te dobre 2,5 godziny, tak? No to bym był w stanie nagrać timelapse jakiegoś z farminga, może nawet i 15. No wtedy bym chyba 15 sobie ogarnął. Czemu 15? No bo w 15 to tylko wchodzę i nagrywam, tak? No a... No chyba, że będę miał naprawdę save'y do przygotowania z każdej serii. Czyli typu Felsbrunn. Chociaż nie, jutro nie będę miał przygotowania save'a, na pewno nie. To już mogę wam z góry powiedzieć, bo... Po dzisiejszym odcinku już jest przygotowany save. A było tam, w sumie można powiedzieć, to co teraz robię aktualnie. Czyli nie dokończone ciągnie pola, ale powiększanie pola. A zresztą, żeście to widzieli. Chciałem powiedzieć, że to już było na kanale, ale to będzie dopiero w piątek. No i aktualnie w czerwcu będzie na 100% zakończenie serii, to już mogę wam powiedzieć. Ale bardziej po 15 chyba. Po 15 czerwca na pewno. Że w lipcu już żadnego odcinka z Facebooka nie zobaczycie. A ja się cieszę z tego względu, że kolejną serię w tym roku będę miał zakończoną, już drugą. Czyli będę miał 8 chyba. Bo czekaj, bo ile mam serii? Nawet nie wiem. No się nie wiem jak tym Krukiem zapło ten, co z tym Krukiem. Bo po wakacjach miała ruszyć. Czyli na wrześniu pewnie. Ale Kruk tak... Nie wiem w sumie co z tym Krukiem. Na razie jest zawieszone. Ale na pewno flet na osadzie będzie przyduszony. Bo plan jest taki, że skończyć flet z Bruna i w piątek jest dzień wolny. Będę miał wtedy dzień wolny w piątek. I w sumie wtorek też będę miał wolny. To ja będę się to pomyśleć, co ja mogę wrzucić za odcinek we wtorek. Będę się to przemyśleć jakoś rozsądnie. Bo 15 na pewno zwiększać nie będę. Bo działa wielmoże. Bo Czechy będą zwiększone. Na pewno w piątki będą Czechy wrzucane też.
żeby dokończyć serię. Na czekach mi zostały dwa sezony ciebie. Czyli teraz dwa czy jeden sezon? Nie wiem, ale chyba jeden. Dwa razy żniwa chyba. Chyba jakoś tak to miało być. Musiał zobaczyć na odcinku, bo tam ja to napisałem na odcinku, ale zapomniałem, bo ja miałem chyba zrobić obornik i... Znaczy, no, wylać gnojowicę i obornik, pozbyć się tego i to zasiać i potem chyba zebrać i koniec. I tak chyba miało być. Tak chyba miało być, że miała być gnojowica i obornik i już miało być koniec. Gnojowica, obornik, oczywiście żniwa, no i po sprzedaży koniec, tak? I tak miało być. Kurczę, przyjemnie się orze, że już 11 minut, więc odcinek będzie fajny. No ale dobrze, bo wapno fajna robota. Ogólnie fajny zestaw sobie ogarnąłem do wapna. Ale tutaj będzie trzeba wapnować do PL. W kolejnym sezonie już na pewno będzie trzeba wapna. Więc teraz będzie słonecznik zasiany. Albo może sobie rozplanuję. Tutaj... Dobra, zrobimy tą część słonecznikiem. Czyli te wszystkie pola w słonecznik. A te trzy pola... A te trzy pola w soi, o. Bo chcę mieć dużo słonecznika. Czyli trochę... No, będzie bardzo dużo słonecznika, ale dobra. Przynajmniej będzie olej. Będzie z czego olej robić. No tak, do mu przecież 30 doszła. Ale 30, a na razie nie będę powiększał 30, bo nie, no bo mam dobre wymiary. Na razie niech jest standardowa 30. Jak mu się trochę podnudzi, to tutaj coś się dołączy i tutaj się coś dorobi. Więc na razie 30 dostaje. Zostaje w standardowej formie. Więc na spokojnie. A tu co jest? A tu, że ten jest nowy. No i fajnie idzie. Baleron fajnie się nagrywa. Lubię Baleron nagrywać. Hoyt Baleron. Dlatego też jest dwa razy w tygodniu Hoyt Baleron. Że jest w środy i w poniedziałki. Znaczy w poniedziałki to nie zawsze. Bo wiadomo, zależy jak tam, jak mi wypadnie seria. Bo kiedyś to w ogóle masakra była, że raz na 3 tygodnie była. Teraz postanowiłem, że w środę sobie dorzucę choć Baleron i tyle. Bo teraz aktualnie mam 4 aktywne serie z... Na dzień dzisiejszy, czyli 27 maja, tak? 4 serie z 22, jedną z 19. No to już jest 5 i dwie serie z 15. Oczywiście te moje, tak? Czyli to już jest 7. No i 8 Gearcrux. 17. No 15 nie liczę, no bo 15 jest tam na wykończenie, a na 15 na razie nie gramy, więc 15 jak jest odcinek nagrany, to jest, tak? Więc mam 8 serii. Teraz Forest Bruno odejdzie, to będzie 7. Więc w teorii mogę każdą serię jeden raz dziennie wstawić. No, ale to jest super. Orka fajnie idzie. Szkoda, że szybciej nie zaczęłem. Dużo ogarniania save'a. Ogarniałem 100 minut save'a. Więc dosyć długo. Dawaj gazu, przyjaciel. No. Zostało raz... 4 przejazdy. Więc fajnie.
O, statystyki się zobaczy przede wszystkim. Zachowaj. No. A ja chciałem zobaczyć tutaj. Jak to wygląda? Tak to wygląda. Że paku 120 to no bo dosypywałem. Słoneczników 100 ton. Więc to do kolejnych zbiorów przerobi. A później się będę martwił, gdy to przechować. No no, i tak to sobie leci. 17 minutka. Nie ma tragedii. Nie wiedziałem, że to zajmie 20 minut, ale tak sobie obliczałem na koszu, że to są takie duże, że daje radę. No, że to lekko szybciej pójdzie. No bo czemu miałby nie dać radę? Nie wiem. O. Myślę... Czy teraz sobie nie pójdę tego złapać tych trzech kul? I potem no, później to złapnę. Nie wiem. Beacon zombie. Dobra. Co chcę zrobić? Trzydzieści osiem T. O, teraz to w jednej długości tutaj będzie pole, więc będzie fajnie się robić. A jak to będę chciał ten słonecznik, to jeszcze czas pokaże. Bo to będzie dosyć duże wyzwanie dla się ten słonecznik. Pewnie jakiś wynajem. No dobra. Pole zaorane. Zobaczysz. Jaka powierzchnia. Dobra, szasorki mnie interesuje. Przerożki jest jakieś coś. A tu jest zaorane. 4 hektary będą zaorane. Dobra, witam po przerwie, która trwała dobre... Czekaj. Tam było chyba 14.30? No to tak. 15.30, 16.30, 17.30, 18.00, 19.00. 7 godzin. Ja pierdzielę, 7 godzin. Poprzednią część nagrywałem 7 godzin temu. Ale to było spowodowane tym, czy tam 15.30 było. Nie, 14.30. Chyba 14.30, bo... No nie wiem, w sumie mogę nawet na nagranie zobaczyć. Bo to w sumie ciekawe. A 15.11 było zacznę to nagrywanie. No. Czyli od 15. No to i tak jest 7 godzin. No więc spory okres czasu minęło od tamtego czasu. Wiem, że to zdanie nie miało sensu, co powiedziałem teraz, ale... Od tamtej części sporo czasu minęło, o to mi chodziło. A, łapujemy sobie pole numer 36, to jest wiatrakiem, no bo tu rzadko robię na odcinkach. A do wapna akurat te pole mi pasuje, no bo jest fajne ściernisko całe, nieruszone. Niepojeżdżone nigdzie. No chyba tutaj tylko ostatnio Waltrem jechałem raz. A tak to jest ładne, całe czyste ściernisko. Jak jest ładne, czyste ściernisko, to... O, było. Fajnie by było mi na tyłkę walnąć.
Zdążę? Niby zdążę. I dobra. I elegancka miniaturka zrobiona. Już mogę wapno wyłączyć. I tu kliknąć Ctrl W i jechać dalej. Oczywiście po wapno nie będę zjeżdżał, bo sobie dodam go modem i odejmę kasę, bo wiem ile kosztuje jedna rozrzutnik. Jeden rozrzutnik kosztuje, proszę Państwa, 6000. 6000. Znaczy pełne nasypanie wapna, o to mi chodzi, że 6000 to kosztuje. No, piszę 4000 na koncie, dlatego że robiłem kontrakty. A tak wracając do kontraktu, to właśnie domyśliłem się, że ten nie jeździ. Że mój klas nie jeździ. Więc jak dojdę do końca pola, to muszę klasa puścić. No i muszę klasa puścić, no bo kontrakt musi się robić. A wiadomo, że jak robi się kontrakt, no to robią się pieniądze, tak? Miałem go przed odcinkiem puścić, ale zapomniałem. Jak zwykle cały ja musiałem zapomnieć. No bo jakby mogło być inaczej, żebym pamiętał. Jakbym pamiętał, to by było święto. A ja zawsze zapominam, chociaż widzę, że szybka część, ta wapnęła nie szybko pójdzie. No tutaj może na trochę za wcześnie wyłączyłem to wapno, co widzę. Ale ogólnie wapnowanie szybko pójdzie, bo mamy trzecią minutę. Mamy trzecią minutę, a ja już kończę. Znaczy kończę. A ja już mam jedną trzecią pola zrobioną. Więc szybko to idzie. Co prawda 24 metry robię. I no, 24 metry robię i to szafuję po prostu. No. Pokazuję wam z takiej kamery, no bo tak najładniej w sumie to wapnowanie wygląda. A to rzeczywiście trochę za szybko wyłączyłem. Ale dobra, to się poprawi, jak będzie się poprzecznie kręcić. Tutaj kołami na słomę i można wyłączyć. Skoro to jest tak daleko, no to ja sobie raz przy razie będę jeździł. No bo nie... Nie potrzebuję robić w oczko, tak jak jechałem za pierwszym razem. Bo potem i tak nawróciłem w miejscu, więc jeden pies. Ale dobra, tutaj widzę, że po żniwach będzie tutaj na tym polu będzie trzeba. Że po tym polu będzie tutaj trzeba wapnować. I po tych zbiorach to będą, o. A na jesień została mi jeszcze soja do zbioru. I w październiku, może jak będzie fajna cena jakaś, to od razu coś na sprzedaż pojedzie. Bo może nie będę czekał do listopada na kolejny odcinek. Nie wiem, pomyślę. Zobaczę. Nie no, ale to już mówiłem kiedyś, że to ściernisko rewelacyjnie wygląda, nie? Podniesione. To robi taką robotę to ściernisko, jeszcze to ugniatanie. Samo ściernisko robi robotę, że jest wysokie, fajne, gęste. Ale to ugniatanie to już w ogóle sztos. No i to już kiedyś mówiłem, już dawno. No ale dalej wam to powtarzam, bo to jest świetna rzecz. To jest chyba najlepsza rzecz do warminga, jaka wyszła. Nawet 19 tak nie było. Bo w 19 chyba tylko na Woli Brudnowskiej było takie ściernisko. Że się ubijało. Tylko, że tam nie zostawało ścierniska pod kołami, takie niższe, tylko tam do samej ziemi się ubijało. Ale jakieś tam próby ugniatania ścierniska były. Więc... Czulowy ten przejazd był prosto na słup, na wiatrak. Prosto wiatrak jadę. No ale nic na to nie poradzę i muszę tak jechać. GPS-a nie przeskoczysz. A jak to jakoś w miarę szybko, fajnie, dobrze złapnować? Chyba zrobić tak, jak teraz robię.
Czyli wyłączyć wapno. Trochę... Trochę ciężaru jest na tym tylnej osi. Na tym zaczepie. Bo z całego Maseja mi buja. No, może nie był to najlepszy objazd wiatraka dookoła. Ale... Ale tak to chyba było to było chyba najszybszym sposobem, żeby złapnąć w koło wiatraka. Co prawda dorobię sobie 6 lat jeden, ale trudno. Ale no, nie miałem innego pomysłu, żeby to złapnąć. A tak było po prostu mi najwygodniej i najszybciej. No bo jakby do jednego rogu był wiatrak zwapnowany, żeby dało się jedną stroną przejechać rozrzutnika, to tak. I tę drugą dorzucić do połowy, ale no nie dało się niestety. Niestety tak kolorowo nie było. Widzę, że tu na jednym rozrzutniku jestem ponad pół pola w stanie zrobić. Na 35... Nie, na 22 tonach, bo miałem 22 tony. Na farcie miałem 22 tony, a nie 35. Bo nie miałem pełnego rozrzutnika. No bo tutaj rozrzucałem na tych polach, więc... Więc nie miałem pełnego rozrzutnika. No tak, a ja zaraz kończę odcinek. Jak to złapnuję, więc... Orki było 20 minut, łapnowanie 15, więc standard... Standardowy odcinek wyszedł. Więc myślę, że odcinek fajny, zaliczony będzie. Fajnie w sumie na tym trochę przygniecionym sierpnisku wygląda ta łapna. Nie ma to tamto. No i pole numer 3 zaraz będzie skończone. Więc fajnie na odcinku wyszło, że ja zarobię sobie wapno i jeszcze zarobię tam parę tysięcy. Tam dwa... Nawet nie wiem w sumie ile. No i dobra, wapnujemy i teraz już te długie mam przejazdy zrobione. Teraz tylko klin został, więc... Myślę, że... Jakbym miał pełny rozrzutnik, czyli plus 13 ton, to jestem w stanie zrobić te pole. Jestem w stanie zrobić pole. Jakbym miał 13 ton. Jakbym miał pełny rozrzutnik 35 ton, to bym dał radę. A że miałem 22 tony, to nie dałem rady. No tak, jakbym miał pełny rozrzutnik, to bym dał radę, bo widzę, ile zostało pola po prostu. Albo by minimalnie zbrakło? To mogłoby tak być, ale myślę, że by starczyło raczej. No bo to jest w sumie największą powierzchnię mam zrobioną już i teraz to pasek będzie teraz krócej, więc... Więc myślę, że... Że na pełnym rozrzutniku jestem w stanie po prostu zrobić pole. No i dobra, trzeba dorzucić sobie wapna. Rodzaj wapna na pełni. I kasę sobie odejmiemy też. Albo zrobimy 600 po prostu. No nie 60 tysięcy. Kurde, na minusie bym był. Ale Masejka trzeba będzie naprawić, z tego co widzę. Za niedługo. No bo ma 58% życia tylko. Czy życia, no. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale... No ale jak to inaczej powiedzieć? W sumie da się to inaczej powiedzieć, ale nie chcę mi się myśleć teraz. I ciekawe, czy te dwa pola... Czy te dwa pola teraz po żniwach nie będą też do łapnowania? Więc ja sobie dla pewności ten miesiąc jeden przetrzymam sobie ten rzutnik. Bo to drogo nie powinno mi wyjść. Ale pole 3 widzę, że jest tutaj już uprawione. Zostały mu tam dwa przejazdy. Więc zaraz będzie przeskakiwał na pole numer 21. Więc spoko, spoko. No i teraz jak to zrobić? Chyba tak muszę zrobić. Że przeciągnę tutaj poprzeczniakiem. Że poprzeczniak tutaj zrobię. O, właśnie, to jest myśl. Żebym ja tu już poprzeczniak zrobił na gotowo. Może trochę bardziej w prawo by się przydało, o, żeby dom wszystko łapało mi. Chociaż aż tak bardzo na te pole nie muszę wyjechać. Ale...
Jednak jak jest trochę ręce zwachowane, to lepiej właśnie, zawsze ja zawsze mówię, że lepiej trochę nakładu zrobić, niż potem mieć Żyda, tak? No tutaj pierwszy przejazd jest akurat do końca, od początku zrobiony. Tutaj słowa została, bo nie wiem, czy w trionie robienia... Dobra, i trzeba zrobić tak. Anuluj pracę. Przejedź. Tutaj. No i dobra. W sumie tego pola 3 nie będę na razie odbierał, bo po co? I tutaj wykorzystałem sobie swojego GPS-a. I przejechałem jeszcze raz po tym samym, co jechał. Co jechał? No co jechałem, no. Co ja, w sumie nawet nie wiem, co ja chciałem powiedzieć ze słowo. Nie wiem, niestety nie wiem, co chciałem ze słowo powiedzieć, ale za to bardzo przepraszam. Przepraszam. Nie wiem, co chciałem ze słowo powiedzieć, ale to jest mało istotne w sumie. Ale... Wiadomo, o co chodzi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to o pieniądze. A tutaj w tym przypadku chodzi o... wapno. I tutaj mi zostaną w sumie tylko dwa krótkie przejazdy. Bo ja tu zaraz klinem będę jechał. Więc tutaj za dużo już na tym polu to... do wapnowania nie zostanie. Powiedz, że jak tak nakręcę... Tak, dorzuciło, dobra. Trochę zbyt blisko tych krzaków tu przejechałem. Krzaków, no i drzew. Bo tu krzaków nie ma. Krzaki są między drzewami. Dobra, ten tak mały Żydek, jak tam będzie, to tam, niech tam sobie jest. Ja sobie to jakoś ładnie tu po skosie zwapnuję. Ale ogólnie mas nie ma co robić, bo tu niby 260 koni wymagane jest do tego rozrzutnika, ale że tu jest pod górkę, to masy już czuje tą górkę. Wiadomo, jakby były większe masy, to by sobie dał radę, tak? A że ten ma 280 koni, a rozrzutnik 260 niby wymaga, ale no to jest tonaż, bo to jest 35 tonaż pojemności, więc... Więc malutki ma co ciągnąć. No i tak jak mówiłem wcześniej, tam dwa przejazdy wcześniej, przed tym robieniem okrążenia, że jakbym miał pełny rozrzutnik, to bym na raz to pole zrobił. No, 15 minut, 16 będzie. Ale coś... Widać, że jest duży ciężar, bo aż na przodzie mam niby te 2,5 tony, ale i tak go miota. I tak go miota. No, bo i tak go przednią tylniomość dociąża, że trzepie tego Masaja. Zresztą to było przed chwilą widać. Ja nie skręcałem, było widać, że go przesuwało tak naturalnie. No i dobra, ostatni przejazd. Taki króciutki. I ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa, pa. Dobra, zlapnowane. Jeszcze wjadę sobie na pokos. Tak, o. Tak sobie zrobimy ładnego. Ładną taką, o. I dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, pa, pa.